Witam Państwa na kolejnej prezentacji poświęconej zarządzaniu warstwami, konkretnie tak zwanym stanem warstw. Rozpocznę od ustawienia obszaru roboczego. Wybieram przygotowany wcześniej stan warstwy, prezentacja stan. Zmienia się interfejs, widzą Państwo, pojawiają się okna dialogowe, wiersz poleceń. Ustawiłem sobie w lewym dolnym rogu okna, natomiast narzędzie zarządzania warstwami, tak zwany menedżer właściwości warstw, w postaci palety, która będzie się rozwijać. No, tak. No, używam ponownie tego bardzo wolnego już w tej chwili komputera, żeby Państwu pokazać, że za pomocą AutoCAD-a można pracować, niekoniecznie na super nowoczesnym sprzęcie. Zwróćmy uwagę może najpierw, jaką mamy sytuację w zakresie warstw. Mamy właściwie trzy główne warstwy. Warstwę M, W i Z. Tu widzą Państwo przykłady obiektów na warstwach M, W i Z. Autoukrywanie działa, jak widać. Teraz wywołuje z powrotem okno menedżera właściwości warstw. Kolory, jak Państwo widzą, fioletowy, czerwony, niebieski. Rodzaj linii wszędzie ciągła, z wyjątkiem warstwy o nazwie M, gdzie linia jest typu kreska, kropka, czyli linia jednopunktowa według polskiej nomenklatury. Widzą Państwo także tutaj ustawione jakieś style wydruku. Ja tylko zwracam na to uwagę. I monstrualne szerokości linii. Na warstwie Z największa grubość, na warstwie W grubość 1 mm, na warstwie spoza, która jest warstwą aktywną, także 1 mm. Utwórzmy jakiś obiekt, niech to będzie linia, powiedzmy. No i utwórzmy jakieś dwa odcinki przykładowe, wykorzystując klawisz Enter do kończenia i rozpoczynania operacji. Tak, widzą Państwo, że obiekty, które tworzę, powstają na warstwie spoza, w kolorze jak warstwa, co w tej chwili oznacza niebieski, o grubości jak warstwa, linia gruba, 1 mm, ale właściwość, rodzaj linii jest określona wprost. To jest częsty błąd, kiedy ustawimy taką właściwość w liście rozwijanej na panelu właściwości, tworzymy obiekty, które mają zawsze tego typu linie. To jest częsty błąd spotykany u moich studentów. Tu oczywiście ustawienie powinno być jak warstwa. Gdybym wybrał taką właściwość jak warstwa, no spróbujmy dorysować jeszcze jakiś obiekt. Ten obiekt jak warstwa będzie miał oczywiście rodzaj linii taki, jaki obowiązuje na warstwie spoza. Często musimy dokonywać bardzo licznych zmian na warstwach, zmieniać kolory, rodzaje linii itd. Do tego celu bardzo dobrze nadaje się narzędzie służące do zapisywania stanu warstwy. Rozwiniemy tę listę rozwijaną nad listą rozwijaną warstw i przywołam zapisany stan warstwy, stan wyjściowy. Proszę popatrzeć, że zniknęły te moje obiekty. RE jak regen, wywołam jeszcze takie polecenie na wszelki wypadek, żeby wszystko było widać i może w tej chwili już włączmy, anulujmy autoukrywanie menedżera warstw. Proszę zobaczyć, że warstwy, której nie było w tym zapisanym stanie, teraz nie widać, została wyłączona jej widoczność. Sprawdźmy, jaki jeszcze stan mamy zapisany. Tylko Z, czyli tylko warstwa Z, dalej kreska, zielone, ciągłe, cienkie. Zobaczmy, jaki będzie efekt. Widzimy go na obszarze modelowania i widzimy go tutaj. Widoczna jest tylko warstwa Z i wszystkie warstwy mają określony w tej chwili kolor zielony. Czyli widzą Państwo, że realizowane jest to za pomocą blokowania warstwy i zmiany koloru. Zmieniły się także grubości, proszę popatrzeć. Przywołajmy jeszcze inny stan warstw, na przykład wszystkie czerwone jednopunktowe. Widać wszystkie warstwy, ale wszystkie linie są czerwone i jednopunktowe podobno. Wykonajmy operację regeneracji, RE w skrócie jak regen, i w tej chwili widzą Państwo efekt. Pytanie, dlaczego te obiekty po prawej stronie nie reagują na zmiany? No sprawdźmy, jakie to są obiekty. To są polilinie, a te obiekty, sprawdźmy, jakiego typu są to obiekty. To także są polilinie. To skąd taka przyczyna? Jeśli wywołamy znany już Państwu sposób, narzędzie właściwości, to możemy sprawdzić, że te wybrane przeze mnie linie mają szerokość logiczną, tak zwaną szerokość zerową. A zobaczmy, jaką szerokość mają te obiekty po prawej stronie. O, te obiekty mają szerokość nielogiczną, inną, wynoszącą 1,4. Jak Państwo widzą,
tego typu obiekty nie reagują na zmiany. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda, czy obiekty reagują na szerokość linii, szerokość wyłączona, szerokość włączona. W tym stanie warstw nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować, bo wszystkie szerokości są praktycznie standard. Ale jeśli wywołamy na przykład stan wyjściowy i dokonamy regeneracji, regeneracja nieodłączny element obserwowania wyglądu obiektów, no sprawdźmy, jak to będzie wyglądać w tej chwili. Wyłączamy szerokość, włączamy szerokość, czyli obiekty, które mają szerokość we własnej definicji, tak jak to jest w przypadku polilinii, reagują na zmianę szerokości określoną na warstwach tylko wtedy, kiedy mają tak zwaną logiczną szerokość zero. No właściwie wszystko już wiemy poza umiejętnością definiowania nazwanych stanów warstw. Może zróbmy tak, że ja anuluję wyłączenie widoczności tych moich obiektów. Wybiorę tu powiedzmy wszystkie obiekty, zmienię im szerokość na jakąś taką, żeby się tu wyraźnie dała zaobserwować. No niech to będzie powiedzmy gruba, ale nie taka monstrualnie gruba. Ustawmy na wszystkich warstwach. No i może kolor. Też, no właśnie wszystko jest wybrane, niepotrzebnie wykonałem tę operację. Zmieńmy kolor na jakiś inny. Niech to będzie może jakiś taki kolor brązowy. Jakiś odcień brązu. Tak, no i może wyłączmy jeszcze dodatkowo, ale zablokujmy warstwę Z. No, jak Państwo widzą, nie jest to możliwe, ponieważ na tej warstwie w tej chwili jesteśmy. Jest stosowny komunikat, tak? No, wszystkie inne warstwy się, jak Państwo widzą, zablokowały. Anulujmy wybór wszystkiego i może odblokujmy pozostałe warstwy. Pozostawmy zablokowaną tylko warstwę W. No i teraz należałoby zapisać taki stan. Rozwijamy listę rozwijaną. Zarządzaj stanami warstw albo nowy stan warstw, ale weźmy może zarządzaj stanami warstw. Musimy poczekać. No i teraz, proszę Państwa, klikamy przycisk nowy i zapiszmy sobie nasz stan. No tutaj dajmy cokolwiek w opisie tego stanu i kliknijmy przycisk OK. Zróbmy może jeszcze coś dodatkowo. Dokonajmy eksportu tego stanu warstw. No może do folderu, nie do moje dokumenty, bo to jest folder niczy. Ja pamiętam, gdzie to mam. Przenoszę się do mojego miejsca. Tak, tu już jakiś stan, jak Państwo widzą, jest zapisany. Zapiszmy ten istniejący i zamknijmy okno dialogowe. No i spróbujmy teraz jeszcze powtórzyć operację. Wywołujemy stan tylko zielone ciągłe. Poznają go Państwo. Odszukajmy teraz na liście zdefiniowany przed chwilą nasz stan. I widzą Państwo efekt. Może teraz jeszcze wejdźmy tutaj, zarządzaj stanami warstw i poddajmy edycji nasz stan. Nasz stan edycja. No i widzą Państwo, jak tutaj sytuacja wygląda. Jest podobne narzędzie jak w przypadku zarządzania warstwami za pomocą w oknie menadżera. Widzą Państwo, że możemy tutaj dokonać zmian. Ja może w znany sposób z shiftem utworzę taką ciągłą listę, posortuję to według koloru i wywołajmy jakiś taki kolor, no powiedzmy odcień zielonego. OK. I zamknij. Tak. I jeśli wywołamy ten stan jeszcze raz, to już w tej chwili widzą Państwo efekt. Rozwińmy jeszcze raz tę listę. Zarządzaj stanami warstw. I usuńmy stan wyjściowy. Usuńmy stan tylko czerwone ciągłe. Usuńmy stan wszystkie czerwone. Tak.
usuńmy także nasz stan. Zamknij. Tak, no i w tej chwili po prostu mamy określone właściwości. Wejdźmy jeszcze raz do okna dialogowego i dokonajmy importu. Importuj. No i tu ja pamiętam z tego miejsca, prawda? Musimy importować stany warstw. Zaimportujmy nasz stan. Tak, widzą Państwo, że czy chcesz przywrócić jakiekolwiek? No przywracam, tak, te stany. I widzą Państwo, że wrócił kolor pomarańczowy. No i jeszcze jedna operacja. Importuj wszystkie czerwone, jednopunktowe i zgódźmy się. Klikamy przycisk zamknij i widzą Państwo, taki stan w tej chwili został przywrócony. Jeśli wydamy na wszelki wypadek polecenie regen i odblokujemy naszą warstwę nazywającą się spoza, no proszę popatrzeć, że w tej naszej warstwie pamiętany jest kolor pochodzący z ostatniego zapisanego stanu warstw. Jakie polecenia wykonywaliśmy? No, ja nie pamiętam, ale to bardzo łatwo sprawdzić. Zarządzaj stanami warstw. Escape'em wycofujemy się z okna dialogowego. Nazwa angielska, Layer State. Jeśli naciśniemy klawisz Enter, uruchamiając ponownie to polecenie i przerwiemy tę operację, to widzimy, że w tej chwili nazwa polska to jest var stan, czyli polecenie, które steruje, umożliwia zapis i zarządzanie zapisanymi stanami warstw, nazywa się var stan w wersji angielskiej layer state. Dziękuję Państwu za uwagę.